Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzień dobry, jest ze mną Dave. Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie z tej strony Dawid, Dave Kochanek. Jakie przywitanie, to jak, no, takie 2.12, nie? Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek z Minecraft Survival. Let's play w Minecraft. Tak, tak. Dobra, słuchaj, sprawa jest taka. Mamy przypał, musimy się stąd wynieść, ale uznałem, że jednak nie ma co nastawiać się aż tak bardzo negatywnie na to, że jest ten tata hejtera. Oczywiście widzowie, jeżeli wy jeszcze nie wiecie, co się stało, to zapraszam was na kanał Paliona, później na kanał Dave'a i ostatecznie przyjdźcie do mnie zobaczyć ten materiał, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne, co tutaj się dzieje, bo teraz naprawdę zaczęły się dziać niezłe cyrki. I teraz tak. Stary, co? Ja ciężej mam oddychać przez to, co się tu dzieje. Po prostu jestem... Stresujecie to? Przygniata cię to? Przygniata mnie to niesamowicie, powiem tak, no nawet więcej. Popadam w lekką paranoję, bo nie wiem, co dalej będzie, stary. Szczerze? No masz troszkę rację, ale ogólnie, stary, ja wpadłem na świetny pomysł. Pośledźmy dzisiaj hejtera razem z tym tatą jego. Powiem ci, że pomysły się ciebie trzymają. No stary, ale wiesz, dlaczego ja uważam, że powinniśmy to zrobić? Dlatego, że no. może się okazać, że nie wiem, wcale nie jest na przykład tak źle, jak nam się wydaje. To po pierwsze. Może się okazać, albo okaże się, że jest tragicznie. I okaże się, że dostaniemy powód do tego, żeby uciekać na przykład, nie? To jest właśnie coś takiego, że śledzenie jeszcze nigdy nie zawiodło. Wydaje mi się, że to jak drugie. No dobra, no to w każdym razie lepiej jest wiedzieć. No dawaj, ale co, potki? Ale właśnie problem jest taki, że ja nie mam żadnej potki, ale wiem, że w moim laboratorium miałem potki, więc możemy zrobić szybki tam skok, tylko chodź, lecimy bokiem, żeby nas nie widzieli. Dookoła, no. Tak, żeby po cichaczu, jak najniżej ziemi, żeby radary cię nie znalazły. Ła! Spokojnie, uderzyłem. Człowieku. Uderzyłem, ale człowieku! Jakich pośledzimy, może się czegoś dowiemy, w ogóle stare te drzewa. Ej, no właśnie, trzeba je wykorzystać, bo no dawno nie byliśmy w tych drzewkach. Dobra. Mi się one mega podobają. Już jesteś tam, na dole, dobra. Ja od dołu wchodzę, no. Dobra, ja wlazłem od góry. Dobra, i teraz tak, ja tutaj gdzieś miałem potki na niewidzialność. A? Dobra, są. Tyle tu? Jedna tu i tu są. Masz, zabrałeś? Tak. Dobra, no to stary, lecimy, jak tylko zobaczymy, to pijemy potę i zaczynamy śledzenie. Mam nadzieję, że dowiemy się czegoś ciekawego i mam nadzieję, że nas nie zauważą. W sumie to nie... Dobra, ja już ściągam elytrę. Już, w tym momencie. Bo to będzie później przypał. To jest przypał. Czy widziałeś, jakiego on ma, kurczę, minigana? To jest, no stary, przecież to jest tak mocne. Ja nie wiem, ale takie same były w kosmosie właśnie. Trzeba się dowiedzieć, skąd to ma w ogóle, ty. No stary, dobra, czekaj, musimy przeanalizować jedną rzecz, bo widzę, że zadałeś teraz pytanie, na którego chyba troszkę nie rozumiesz sytuacji. On nas wysłał w kosmos, nie? No. No to całkiem możliwe, że on tam w ogóle wcześniej był, nie? I on tam jakby te bronie zabrał stamtąd. Stary, ale ja mam teraz takie przekminy w głowie, nie? Ja nie wiem, ja nie wiem, co się dzieje. Dla mnie to jest za dużo, stary, na jeden dzień, a to się działo wszystko w przeciągu pół godziny, nie? Ale skoro on ma te same bronie, które były w kosmosie, całkiem jest możliwe, że on już tam wcześniej był i je wykradł. Mhm, no, albo w ogóle jeszcze, no dobra, ja nie wiem, stary. O, piję potę. Dobra, już pijesz? Piję potę, bo ja nie będę ryzykował, przecież to jest już obok, stary, ten ratusz. Masz rację, dobra, ja też już wypiłem potę. Dawaj, lecimy. Pytanie, czy oni w ratuszu będą? No na pewno. Dobra, widzę, tam są niki, widzę ich niki. Dobra, stary, chodź. Po cichaczu, żeby zobaczyć, co oni kombinują. O kurczę, ty, ja widzę twoje kroki. Nie możesz tak biegać, bo mamy speeda. Już jestem. Dobra, oni siedzą chyba u siebie na siedzą tam w środku, co oni tam robią? Tak. Hejter, łażą po tym, po ratuszu. Dobra, są na górze. Wyszli na balkon. Aha. Dobra, ja trzymaj się z daleka, tak żeby w ogóle nie wyczuli nic totalnie. Ej, dobra, on mu chyba pokazuje... Jestem mega daleko, czekaj. Ej, czy on go oprowadza po tym ratuszu? On mu pokazuje, tak, no tak łażą, pokój w pokój, patrz, nie? Patrz, kolejny balkon załatwiają. Ja nie wiem, dobra. Czekaj, chowam się za krzakami się schowałem. Gdzie skakujesz? Do góry tam. O. Co to, jak do góry skakujesz? Wskoczyłem na ten balkon. Którędy? Idę patrzeć, no na prawo jest żywopłotem. Ale czekaj, ja tu mam jeszcze jeden sposób, jak można wskoczyć. Dobra. Ja nie mogę coś z nimi w pokoju, nie? O nie, stary, spadłem se lekko, mogli to usłyszeć. Ale mam nadzieję, że nie. Otwierają skrzynki. Coś co gadają. Co robią, otwierając skrzynki? Ja nie mogę, on ma tego minigana. O, ma go? Dobra, czekaj, ja muszę tam wejść jakoś, bo ty tam jesteś w środku, a... Znaczy, ja nie wiem, gdzie ty jesteś nawet, nie wiem, jak ty tam wlazłeś. Ja przy oknie. Ja, stary, jestem w środku budynku z nimi. Aha, a to ja też, ja jestem na balkonie po prostu, widzę wszystko. Widzę całą akcję, wychodzę. Dobra, stary. Widzieliście? Stary, nie. Minąłem się z nimi w drzwiach. Twarz w twarz, stary, no. Aha, widzę ich, no, idą. Dobra, oni... Ja mam wrażenie, że to jest taki stary, że oni się zapoznają. Ale oni są mega podobni do siebie, nie, w ogóle? No, po oczach na przykład, nie? No. Wykapany tatuś. Tak, tak, jeden do jeden, po prostu niedaleko pada jabłko od jabłoni, jak to się mówi. Co nie? Albo podobnie jak dwie krople wody. Albo, jak to się jeszcze mówi?
Jaki ojciec, stary, taki syn. Stary, już, ja wiem, że my byśmy tutaj mogli na ten temat rozmawiać przez 15 minut. No, na ale pewno. Skupmy się na nich, bo oni już, stary, patrz, jak on są daleko. On z tym miniganem biega po tym palionowie, stary. Stary, mi się wydaje, że to jest koniec beztroskiego życia na palionowie, nie? W tym momencie. A strzela. Strzelił z niego? Strzelił, no. Nie słyszałem, ale dobra, no, skoro... Słyszę, gdzie jesteś. A bo ja sobie jadę ziemniaka, ty jesteś za mną? No, obok ciebie dosłownie. Okej, dobra. Dlaczego on z niego strzela? Dlaczego on z niego strzela na tym palionowie? Co jest? Normalnie, strzelają normalnie w szyby. Ej, rozwali mu tą szybę. No. O co chodzi, nie? Nie wiem, oni tu, stary, jakoś sabotują nam. Stary, będą problemy, nie? Będą problemy. Tu już są problemy, stary. Tylko pytanie, czy my możemy się czuć w miarę jakoś... Nie, no, to jest głupie pytanie, znaczy głupie stwierdzenie, ale tu chyba się bezpiecznie nie można czuć, jak chłop z takim miniganem biega. Nie ma szans, człowieku, ty to widzisz. Dobra, on mu pokazuje teraz ul bzyka. To akurat by można było kilka strzałów puścić. Jest. Puszcza. Puścił. Ale nie, tam już nie ma co niszczyć, bo wszystkie szyby wybite. No tak, to prawda. Ale w ogóle dlaczego tam jest ten dom bzyka przejęty przez hejtera? Co tu się wydarzyło w ogóle? Ja nie wiem, to jest tyle czasu już. No, bzyka nie ma, ja go nie widziałem z 2 miesiące już. Dobra, i oni tam poszli. On mu pokazuje, to jest teraz chata hejtera? No chyba tak, no nie wiem, to jest chyba jego dom, no tak to trzeba potraktować. I co, i tu nie będzie strzelał? No to jest w sumie jego, nie? Ja nie wiem, stary, to jest jakiś... Patrz, co jest w środku, nie? Same głowy jego. Normalnie no. on po prostu tak jakby sam siebie wielbił, wiesz o co chodzi. No, tak, pytanie, tak. Pytanie teraz... Czy ten hejter tak blisko do mnie podszedł, że się wystraszyłem aż? Nie wiem, stary, w ogóle o co chodzi, patrz. Ile mamy poty, mamy 4,20. Patrz, on mu opowiada, że ma, patrz, że ma wieżowiec, mu opowiada. Co mu opowiada? Że ma wieżowiec, nie? Hejter pokazuje tacie, że ma wieżowiec. A, no tak, faktycznie, no. Nie, dobra, stary, to jest jakaś tragedia. No i teraz co, i on tak głowa prowadzi po tym palionowie. Ja jestem ciekaw, do czego to się rozwinie, no bo jakby hejter teraz ma władzę, nie? Ja stary, się obawiam, że ojciec może... Zabili Lodomira! Ale nie. Się Marek wkurzy. Nie. O ja. Stary, ja widziałem, jak on przez tą ścianę po prostu wypadł. Ja nie mogę, ale się wkurzy. O nie, stary, tu się zaczynają niezłe rzeczy dziać. To już nie jest zabawne w ogóle. No, pewnie mają, zabijają golemy, widzisz to? Nie, stary, ja nie mogę na to patrzeć, to jest przerażający widok. Przecież stary, oni zamienią całe to palionowo w jeden wielki syf. To widzisz? Co oni robią? Nie, dobra, stary, ja nie wytrzymam. To jest Terminator, stary, jakiś ty. Nie, to jest jakaś tragedia. Wiesiek na to patrzy i stęka, zabił, normalnie, co ten... Ten Wiesiek się chowa za tymi krzakami, stary. Ty to co widzisz, tu się wyprawia? Co to on robi? No nie! Patrz, wszystkich wybił. Ja nie mogę, ty. Każdego po kolei, golemy, Dobra, stary, patrz, tutaj są jeszcze golemy. Czekaj. No. Czekaj. Ja jeszcze robię... zawiesz ich zasłoń, stary. No właśnie, taki mam plan. Żeby nie będzie w ogóle golemów zaraz, ty. Stary, bo to oni są... Oni wszystko rozwalają, stary, na tym wiosce, stary, ty. Dobra, nie, minęli. To git. Oprowadzę go dalej chyba. Dobra, ale i tak to zamuruje na przyszłość. Dobra, dawaj, bo jeszcze 2 minuty. Uratowałem te golemy. Dobra, on teraz do sądu idą, no. Ja nie mogę, ale tragedia, stary, 2 minuty 40 sekund mamy. To już za niedługo się nam skończy, to już powoli się trzeba brać, zaraz. Dobra, stary, spokojnie, czekaj, jeszcze poglądajmy, tak, co oni robią. Jeszcze tak, ja w ogóle, stary, wchodzę teraz do środka, mam nadzieję, że... Nie, może się czegoś dowiemy od nich. Czekaj, jestem za drzwiami. No, więc, tato. O kurczę, to wszystko kiedyś będzie nasze, tak. A w sumie słuchaj, za niedługo. Słuchaj, synek, to już jest nasze, jak ja jestem i ty jesteś, to razem podbijemy tutaj palionowo. Te twoje bronie są tak przepotężne, że oni obstrzelają portki, jak moja je zobaczą. Moja broń, oni, jak ja ich zobaczę, to zobacz, co im zrobię, tak. Jakie to jest mocne, ja nie wiem w ogóle, skąd ty masz te bronie, ty, a... Uciekamy stąd, ja już mam dość, stary, nie, ja tu nie zostaję ani chwili dłużej, stary, ja mam tego oficjalnie dosyć, stary. On strzela tym karabinem, gdzie tylko popatrzy, to jest nie do zrobienia. Dobra, stary, proponuję, taka moja szczera prośba, lubimy się, szanujemy się, stary, więc moja prośba taka. Wchodzimy teraz tutaj do siedziby szefów i w tym momencie się pakujemy i opuszczamy to miejsce. Stary, bo... ty jesteś niepoważny, ty chcesz po prostu uciec jak gęś? Jaka gęś, stary? Chcę po prostu uciec jako człowiek, któremu zależy na moim życiu. Ja nie będę tutaj funkcjonował, stary, jak jest jakiś... Ten... O, jesteś w środku, ja trzymam ci drzwi. Jestem, tak, wyleciałem. Dobra, nie, stary, to nie przerasta w tym momencie i ja uważam, że powinniśmy wszyscy w ogóle uciec nie wiem, przegrupować się jakoś, czy jak to się mówi, zdobyć coś, co po prostu pozwoli nam ich pokonać, bo na dzień dzisiejszy nie mamy takich możliwości.